Zmierzmy toczenie się ciał na równi pochyłej. Żeby ten problem rozwiązać, przypomnijmy sobie drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego bryły sztywnej. Dla punktu materialnego wygląda ona bardzo podobnie. Różni się tylko tym, że jest inny moment bezwładności, który występuje w tym równaniu. A więc druga zasada dynamiki Newtona mówi, że w inercjalnym układzie odniesienia przyspieszenie bryły sztywnej jest proporcjonalne do momentu siły zewnętrznej oraz wypadkowego sił zewnętrznych, przepraszam, oraz odwrotnie proporcjonalne do momentu bezwładności. Czyli ten moment bezwładności, który w zależności od tego, jaka jest bryła, różnym wzorem się wyraża, wiemy, że jest to zawsze wzór postaci masa razy kwadrat odległości od osi obrotu, to ten wzór mówi, jak reaguje bryła sztywna wtedy, kiedy chcemy, żeby się obracała. Otóż moment bezwładności odgrywa podobną rolę, jak masa odgrywa wtedy, kiedy chcemy przyspieszyć ciało dla ruchu postępowego. Otóż to przyspieszenie kątowe zależy od wielkości, która nie tylko jest związana z masą obiektu, ale rozkładem tej masy względem osi obrotu. To jest bardzo istotne i szczegóły tego zagadnienia są omawiane w wykładzie 43. Jeśli bryła sztywna jest właśnie symetryczna, to takie równanie możemy zapisać. W najogólniejszym przypadku to równanie ma inną postać, bo moment bezwładności to nie jest liczba, tak jak w tym przypadku, tylko jest to tensor, który może być macierzą 3×3. Ale wróćmy do sytuacji takiej, kiedy mamy do czynienia z symetryczną bryłą sztywną i teraz rozważmy ciało, które jest taką symetryczną bryłą. Może to być walec, może to być kula albo obręcz, która stacza się po równi pochyłej w dół. Pierwsza ważna informacja, odpowiedź na pytanie, które musimy sobie zadać, to jest, co powoduje to, że ciało zamiast ślizgać toczy się. Jeśli się toczy, to znaczy, że musi pojawić się moment siły, który zmusi to ciało do obrotu. A więc musimy, oprócz tego, że spodziewamy się, że będzie ruch postępowy, bo toczenie się jest złożeniem ruchu postępowego i ruchu obrotowego, to musimy zastanowić się nad tym najpierw, co wywołuje ruch obrotowy. A więc przyjrzyjmy się, jakie siły występują w tym układzie. No oczywiście występuje ciężar ciała, który dla kierunku ruchu będzie się rozkładał na siłę o wartości Q1. No i w kierunku prostopadłym to będzie siła, która będzie odpowiedzialna za nacisk tego ciała na podłoże. No i teraz, jeśli ciało znajduje się na równi, to oczywiście będzie mieć tendencję do ześlizgiwania się w dół równi i w związku z tym, jeśli się nie ześlizguje, to znaczy, że musi występować siła i ta siła będzie siłą tarcia, będzie miała zwrot przeciwny do kierunku ruchu. I teraz zastanówmy się, które z tych sił, które zostały narysowane w tym układzie, bo są to wszystkie siły, które w diagramie sił powinny być wzięte pod uwagę, mają szansę dać różny od zera moment siły, który spowoduje obrót. Ten obrót może być analizowany względem różnych osi. My sobie wybierzemy oś obrotu, która przechodzi przez środek masy i wtedy będziemy analizować, jak wygląda położenie wszystkich sił, wektory położenia wszystkich sił, które występują w tym układzie, żeby stworzyć iloczyn wektorowy, wektora położenia i siły. Rozważmy najpierw jednak składowe ciężaru. Siła Q1, jeśli równia pochyła jest do osi X nachylona pod kątem teta, to ten kąt teta występuje również tutaj. I ten kąt teta, ponieważ te dwa trójkąty, ten trójkąt oraz ten trójkąt są trójkątami podobnymi, tu jest kąt teta i tu jest kąt teta. I zatem stosunek Q1 do Q to jest sinus teta, a więc Q1 to jest mg razy sinus teta. I analogicznie, korzystając z tego samego trójkąta, można policzyć Q2 i Q2 to jest jednocześnie siła, która jest równoważona ze strony podłoża.
Czyli to jest siła, która co do wartości jest równa sile oznaczonej przeze mnie jako N. I dalej, siła właśnie ta, która jest do góry równi skierowana, która nie jest równa maksymalnej sile tarcia statycznego, którą wiemy jak wyrazić, że jest to współczynnik tarcia statycznego razy N, a tutaj jeżeli mamy toczenie się ciała, to nie jest to siła tarcia statycznego, tylko jest to siła mniejsza od maksymalnej siły tarcia statycznego równej współczynnik tarcia statycznego razy N. No i dalej rozważmy równanie dla ruchu postępowego, czyli ruch postępowy tego układu całego to będzie ruch, który będzie dotyczył środka masy, a więc ponieważ interesuje nas ruch tego układu punktów materialnych, to wiemy, że dla takiego układu punktów materialnych, czyli dla bryły sztywnej, możemy ją potraktować jak punkt materialny o masie równej masie całej bryły, skupiony w środku masy. Środek masy jest w środku symetrii tej bryły, czyli siła, która działa w dół równi, sprzyja ruchowi w dół, to jest składowa Q1, którą policzyliśmy sobie co do wartości, to jest mg sinus teta, a ta siła, która przeszkadza temu ruchowi w dół, to jest siła tarcia, ona ma zwrot w lewo. Dlatego w naszym równaniu dla ruchu postępowego piszemy minus fs. A teraz właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, to co jest istotą tego ruchu obrotowego, to wystąpienie różnego od zera momentu siły. Przeanalizujmy wszystkie momenty wszystkich sił występujących w tym układzie. A więc ciężar. No, jeśli analizujemy obrót względem środka masy, to wektor położenia siły Q względem środka masy jest równy 0. A jeśli jest równy 0, to moment siły Q jest równy 0. To samo dotyczy oczywiście siły N, ponieważ jest to siła, która jest przyłożona w środku masy. Jeśli chodzi natomiast o siłę Fs, to ta siła Fs jest zwrócona w lewo. Wektor położenia tej siły względem środka masy to jest po prostu promień, prawda? Kąt między tymi dwoma wektorami jest 90 stopni, czyli ten moment siły, który będzie odpowiedzialny za obrót tego ciała, to będzie właśnie moment siły związany z siłą tarcia. A więc moment siły związany z siłą tarcia będzie równy Fs razy R razy sinus 90 stopni, ale sinus 90 stopni to jest 1, czyli Fs razy R równa się zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, którą wspominaliśmy, moment bezwładności środka masy razy przyspieszenie kątowe. Tutaj jeszcze musimy wziąć pod uwagę fakt, że zakładamy, że nie ma poślizgu. Jeśli nie ma poślizgu, to możemy skorzystać z równania, które zostało pokazane w wykładzie 39, mianowicie, że jeśli ciało toczy się bez poślizgu, to przyspieszenie środka masy to jest przyspieszenie kątowe razy promień. Czyli w sumie mamy trzy równania i teraz mając te trzy równania możemy znaleźć z jakim przyspieszeniem będzie się poruszał ten układ. Czyli jeśli skorzystamy z trzeciego z tych równań, które zostały napisane na poprzednim slajdzie, że przyspieszenie środka masy to jest przyspieszenie kątowe razy R, to stąd możemy sobie policzyć, jakie jest przyspieszenie kątowe. I to przyspieszenie kątowe podstawić do równania drugiego. Równanie drugie to było równanie na moment siły Fs razy R, to jest moment bezwładności liczony względem środka masy razy przyspieszenie kątowe, czyli ACM dzielone przez R. Dalej, stąd możemy policzyć siłę Fs. Pamiętamy, że ta siła to nie jest maksymalna siła tarcia statycznego i dlatego, żeby ją wyznaczyć, musimy po prostu skorzystać z tych równań, które zapisaliśmy dla ruchu postępowego, dla ruchu obrotowego i z tego, że nie ma poślizgu i jest taka, a nie inna relacja między przyspieszeniem kątowym, a przyspieszeniem środka masy albo przyspieszeniem stycznym na obwodzie tego obiektu. I teraz, jeśli tę siłę
tak wyrażoną siłę styczną. Wstawimy do równania pierwszego na poprzednim slajdzie, w którym był opisany ruch postępowy. To otrzymamy takie równanie i tu widzimy już, że jedyną niewiadomą jest przyspieszenie środka masy. Więc możemy wyznaczyć to przyspieszenie środka masy. Ono wyraża się poprzez kąt oczywiście, pod jakim jest nachylona równia oraz przez moment bezwładności tego obiektu liczony względem środka masy. Jeśli wybraliśmy oś obrotu w punkcie, w którym znajduje się środek masy, to musimy pamiętać o tym, że liczymy moment bezwładności dla momentu siły w drugiej zasadzie dynamiki Newtona względem tego punktu. Gdybyśmy wybrali inny punkt, na przykład można byłoby to wybrać punkt styczności tego koła z podłożem, to wtedy musielibyśmy wziąć pod uwagę moment bezwładności względem tej osi. Na jednym z wykładów, to jest numer 45, będziemy mówić o tym, jak dla różnych obiektów wyglądają momenty bezwładności i jak się oblicza taki moment bezwładności, który nie jest liczony względem osi przechodzącej przez środek masy. A więc wróćmy do naszego rozwiązania. Przyspieszenie środka masy wyraża się takim wzorem. No i teraz, co będzie się działo, jeśli będzie poślizg? Bo to nasze rozważanie, które doprowadziło do takiego wzoru na przyspieszenie środka masy, to było rozważanie przy założeniu, że koło się toczy. Ale niekoniecznie tak musi być. To zależy od tego, jaka będzie relacja między pewnymi wielkościami fizycznymi, a jakimi, to znajdziemy odpowiedź na to pytanie właśnie analizując dalej ten przykład. Czyli załóżmy teraz, że jest poślizg. Jeśli jest poślizg, no to wtedy, tylko i wtedy, kiedy Q1 jest większe od siły tarcia, ale już wtedy kinetycznego. Jeśli jest poślizg, to ciało się nie toczy, tylko się ześlizguje, czyli porusza się ruchem postępowym tylko i będzie nas obowiązywało tylko równanie ruchu postępowego. Czyli mamy wtedy siłę tarcia kinetycznego, która wyraża się w taki sposób przez współczynnik tarcia kinetycznego i siłę N albo inaczej Q2 co do wartości mg cosinus theta. Czyli wówczas równanie ruchu postępowego wygląda następująco dla środka masy. Tak jak poprzednio, nie różni się niczym od równania, które zapisaliśmy wtedy, kiedy ciało się toczy, ale poza tym, że zamiast siły tarcia statycznego mamy teraz siłę tarcia kinetycznego wyrażoną takim wzorem, oraz oznaczyłam tutaj inaczej przyspieszenie środka masy, no bo ono będzie inne, prawda, jak ciało się ślizga w stosunku do tego, jak jest ruch toczny. A więc jak podstawimy sobie to FK, które tutaj zostało policzone, otrzymamy równanie na przyspieszenie środka masy, które jest w postaci G sinus theta minus mi K, współczynnik tarcia kinetycznego, cosinus theta. No i teraz podsumujmy to, co uzyskaliśmy. Kiedy się ciało toczy, to przyspieszenie środka masy jest opisane wzorem, w którym tak naprawdę jest tylko ważna informacja, to jest jaki kąt jest nachylenia równi oraz ważne jest, jaki jest moment bezwładności liczony względem środka masy, tego obiektu, który się obraca, stacza. Natomiast kiedy ciało się ślizga, policzyliśmy sobie inne przyspieszenie, ono wyraża się innym wzorem. G sinus theta minus współczynnik tarcia kinetycznego cosinus theta, czyli tutaj siedzi przede wszystkim ten kąt nachylenia równi oraz współczynnik tarcia kinetycznego. No i teraz jest konkurencja między tymi dwoma mechanizmami. Poślizgu nie będzie wtedy, kiedy zostanie spełniona relacja taka, że siła, która będzie powodować przyspieszenie środka masy, z tego, w tej sytuacji, kiedy ciało się toczy, będzie większa niż ta, która powoduje poślizg. Czyli to oznacza, że przyspieszenie środka masy musi być większe niż przyspieszenie dla ruchu tocznego musi być większe niż przyspieszenie środka masy wtedy, kiedy ciało się ślizga. No to jeśli skorzystamy z tych relacji, które wcześniej wyprowadziliśmy, to to oznacza, czyli z tych, które są dane tymi wzorami, to to oznacza taką relację. I teraz przyjrzyjmy się tej relacji. Przepisałam ją na kolejnym slajdzie. Nie ma tutaj już G na tym, w
tym wzorze było G, skróciłam obydwie strony równania przez G. Czyli to jest ta sama relacja, tylko przepisana na tym slajdzie. No i teraz możemy się zabawić, co będzie, jeśli tym obiektem, który nas interesuje, jest walec. Moment bezwładności dla walca to jest masa razy kwadrat odległości od osi obrotu dzielone przez 2. Co jest ciekawe, że ten moment bezwładności przy obrocie wokół środka masy nie zależy wcale od tego, jak wysoki jest walec. To na marginesie taka uwaga, która dotyczy momentu bezwładności. A teraz przekształcamy równanie to, które zapisaliśmy na górze, przy założeniu, że moment bezwładności dotyczy walca. Czyli podstawiamy za moment bezwładności względem środka masa mr kwadrat przez 2. No widzimy, że masy się skrócą, zostanie sinus teta przez 1 plus 1 druga. Ale 1 plus 1 druga to jest 3 drugie, odwrotność to jest 2 trzecie, czyli będziemy mieć równanie takie. 2 trzecie sinus teta większe równe od sinus teta minus mika cosinus teta. No i dalej musimy zrobić porządek z tym równaniem, czyli sinus teta przeniesiemy na lewą stronę. Otrzymamy minus 1 trzecia sinus teta większe równe od minus mika cosinus teta. Pozbędziemy się tej niedogodności, że jest minus, czyli pomnożymy obydwie strony równania przez minus 1. Nierówność oczywiście zmieni wówczas swój zwrot. Będzie 1 trzecia sinus teta mniejsze równe, w odróżnieniu od tego, co było tu, od mi k razy cosinus teta. No i stąd już mamy prostą relację, która pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, jaki warunek musi być spełniony, żeby walec się staczał i nie poślizgnął się. Czyli to musi być warunek taki spełniony, że współczynnik tarcia kinetycznego musi być większy równy od 1 trzeciej razy tangens teta. Przepraszam, muszę coś sprawdzić. Tak, nie będzie poślizgu, jeżeli ten warunek będzie spełniony. Czyli innymi słowy, nie będzie poślizgu wtedy, kiedy 1 trzecia tangens teta będzie mniejsze równe od współczynnika tarcia kinetycznego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.